Jest to konferencja w cyklu dwuletnim z historią 28-letnią. Mamy w tym roku zaproszonych i potwierdzonych udział 184 osób. W związku z tym widzimy, że od kilku lat zaczyna konferencja ponownie zyskiwać na randze poprzez wzrost liczby uczestników. Tematyka bardzo istotna i ważna dla polskiej energetyki, związana z wyzwaniami roku 2016-2020 ze względu na standardy emisyjne, ze względu na model i kształt polskiej energetyki w najbliższych latach. To jest taki naturalny styk nauki z przemysłem, możliwość wymiany doświadczeń, możliwość spotkania się z osobami zaangażowanymi w projekty naukowe realizowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ze środków partnerów przemysłowych. Tak jak powiedziałem, możliwość wymiany doświadczeń, możliwość dowiedzenia się, co polska nauka realizuje w chwili obecnej, nad czym pracuje, ale też możliwość wskazania tych obszarów, które z punktu widzenia przemysłu są istotne, tak żeby zainteresować partnerów naukowych realizacją projektów właśnie niezbędnych czy potrzebnych dla przemysłu. Ta konferencja dla Politechniki Opolskiej jest kolejnym krokiem w przód do zastosowania, do aplikowania naszej wiedzy i zdolności. Bardzo się cieszymy, że to właśnie nasi fachowcy energetycy, pan profesor Kabza, inni wybitni uczeni wnoszą swoją wiedzą do praktyki, która jest bardzo potrzebna w relacjach pomiędzy nauką a biznesem i otoczeniem. Jesteśmy na tradycyjnej konferencji GRE, na której zawsze ideą było łączenie postępu naukowego czy wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a przemysłowym. Cechą szczególną w ostatnich latach tej konferencji jest to, że właściwie relacjonujemy na niej wyniki badań projektu strategicznego, zaawansowane technologie pozyskiwania energii. I także podobnie jest i w tym przypadku. Realizujemy zadania od 1 do 4. Jesteśmy w końcowym etapie realizacji tego projektu, więc sądzę, że w związku z tym ta dyskusja dzisiejsza i jutrzejsza będzie tym bardziej interesująca. Ta konferencja jest dla mnie ważna, dlatego że po raz pierwszy biorę udział w tej konferencji w sposób czynny jako kierownik katedry. Mam nadzieję, że przemysł, który przyjechał, wystawcy, reprezentanci koncernów, takich jak chociażby SKF, czyli światowego koncernu zajmującego się produkcją łożysk, ale również sprzętu diagnostycznego dla potrzeb energetyki, przyjechali z najnowszą ofertą. Mogę powiedzieć tyle, że są to urządzenia, których w Europie jeszcze nie oglądano. Liczy się Politechnika.